to tak jak żeby na patelni, jak Marysia była mała i tak dalej, to nie. Więc mają, wiesz, dużą taką wiedzę. No ja jakby tak, przede wszystkim się wiesz, no próbowała z narkomanami, na to się muszę gadać. Od dzieciaka siedziała tam z matką na dużo brak, wiesz, w czasach tego. Dobry wieczór, witam Państwa na spotkaniu Czy narkotyki nas uratują? Witam Państwa tutaj zebranych w Big Book Cafe oraz Państwa, którzy oglądają nas online na profilu Big Book Cafe na Facebooku. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, jestem dziennikarką Radia Tok FM, ale porozmawiamy we troje razem z Agatą Jankowską. Dobry wieczór. Musisz wziąć mikrofon, inaczej będzie trudniej. Dobry wieczór. Dziennikarką, współautorką książki Highland, Jak ćpają nasze dzieci. To jest ta książka wydana przez wydawnictwo Wielka Litera razem z Marią Banaszak oraz Maciejem Lorencem. Ty też potrzebujesz mikrofonu. Dzień dobry. Autorem tej książki Czy psychodeliki uratują świat, wydanej przez Krytykę Polityczną, autor audycji w Nuance Radio Psychodelicje oraz współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. I już na samym początku, słuchajcie, chciałam was zapytać o nazewnictwo, bo w tytule mamy narkotyki naszego spotkania, w tytule twojej książki jest o ćpaniu, w tytule twojej książki jest o psychodelikach, to właściwie jakiego słowa mamy używać i o jakich substancjach tutaj rozmawiamy? Mogę zacząć, jasna sprawa. Rzeczywiście wydaje się, że sprawa jest oczywista, bo wydawałoby się, że narkotyk to narkotyk i już. Okazuje się, o czym przekonałam się osobiście podczas wywiadów przy okazji promocji książki, że to wcale nie jest taka prosta sprawa. I na przykład ktoś, kto jest powiedzmy wysoko używającym alkoholikiem, nie uzna się za narkomana, czy nie uzna, że ma coś wspólnego z narkotykami. Tak samo ktoś, kto na przykład nałogowo bierze leki, nie uzna się jako ktoś, kto ma do czynienia z narkotykami. Ja nie znam definicji naukowej, pewnie Maciek powie więcej. Ja uważam, że narkotyki... No w ogóle w takim dyskursie i w dyskusji powinniśmy zacząć to jakoś normalizować, to znaczy, że to są po prostu używki, substancje, od których można się uzależnić, które mają określony wpływ na nasz stan umysłu, świadomości, neurologię. No i ja tak naprawdę do grupy narkotyków wrzuciłabym wysokoprocentowy alkohol, tak samo wrzuciłabym leki, choćby benzodiazepiny, które jakby spełniają wszystkie kryteria definicji narkotyków. No ale jakoś tak się przyjęło u nas w społeczeństwie, że narkotyki są złe, a alkohol jest dobry. Narkotyki to jest zło po prostu wszechczasów i tego świata, dlatego na przykład marihuany już nie nazywamy chętnie narkotykiem. Ja uważam, a myślę tak za moją rozmówczynią przy okazji książki, bo książka jest zapisem rozmowy z psychoterapeutką od uzależnień, która mówi jasno, nie ma podziału na miękkie i twarde narkotyki, bo jeżeli zaczniemy tak to selekcjonować, no to co nam z tego wyjdzie, że jedno są złe, drugie są dobre, to nie jest słuszna droga być może. Maciek, jak ty myślisz, jaka jest definicja hasła? To znaczy tak, jakby też nie podam dokładnej definicji naukowej, czym jest narkotyk, bo co do tego nie ma konsensusu, ale istnieją takie dwa sposoby myślenia i jakby używania tego słowa może w dwóch kontekstach. Pierwszy kontekst to jest kontekst prawny, czyli to są substancje, które w danym kraju są nielegalne. Narkotykami się tak nazywa substancje nielegalne i według tej definicji psychodeliki są narkotykiem, no bo w polskim prawodawstwie znajdują się w grupie 1P, czyli substancji, które według prawa są związane z wysokim potencjałem nadużywania i nie mają żadnego potencjału medycznego. Natomiast jest jeszcze drugi sposób myślenia o tym słowie narkotyk, takie powiedzmy bardziej medyczne podejście i też pewnie bardziej zbieżne z takim popularnym, rozpowszechnionym w społeczeństwie sposobem myślenia o narkotykach, czyli to są substancje, które środki psychoaktywne, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, często naśladują działania naszych naturalnych neuroprzekaźników, przyłączają się do receptorów w naszych mózgach, wywołując różnego rodzaju zmiany. Natomiast regularne ich przyjmowanie prowadzi do zespołu abstynencyjnego, również do tolerancji farmakologicznej, czyli trzeba zwiększać dawkę, żeby wywołać ten efekt, o który nam chodziło, a bez przyjęcia substancji pojawia się tak zwany głód i chęć taka niekontrolowana kompulsywnego przyjmowania danego narkotyku i w tym rozumieniu
psychodeliki nie są narkotykami, ponieważ nie cechują się takimi właściwościami, co wiemy zarówno z badań populacyjnych, jak i z badań klinicznych na ludziach, jak i z badań na zwierzętach. Jak podawałeś tę drugą definicję, to przyznam, że z pewnym niepokojem spoglądałam na moją kawę, bo jakoś czułam, że wiele z tych kategorii, które wymieniłeś, by po prostu pod tę kawę podpadało, prawda? Tak, no to o czym Agata wspomniała, że na przykład alkoholu nie, większość ludzi nie traktuje jako narkotyku, no to jak najbardziej nikotyna czy kofeina też spełniają te kryteria. Też profesor David Nutt, którego książkę miałem przyjemność przetłumaczyć, Narkotyki bez paniki, właśnie w taki sposób myśli o środkach psychoaktywnych, to znaczy, że kofeina czy nikotyna czy alkohol też są narkotykami. No ale, przepraszam, wtrącę, no ale w ten sposób ujmując definicję, no to właściwie można by rzec, że wszystko będzie jakimś rodzajem narkotyku. I pytanie, czy na przykład taka kofeina rzeczywiście ma tak straszne skutki, żeby ją traktować równie poważnie, jak chociażby, nie wiem, heroina, kokaina, no a mniej poważnie niż psychodeliki. Prawda? Czyli ta definicja widać tutaj nie odpowiada nam na pytanie, że narkotyki są złe, a nie narkotyki są dobre, bo to chyba nie ma jednoznacznej podziału. Żaden narkotyk, żadna substancja w ogóle sama w sobie nie jest zła, to znaczy no to jest materia nieożywiona, więc jakby wszystko zależy od tego, co ludzie z nią robią. Natomiast rzeczywiście jakby te klasyfikacje prawne zarówno na poziomie ONZ, jak i poszczególnych krajów zazwyczaj są podzielone na różne grupy substancji, które mają odzwierciedlać ich względną szkodliwość. To znaczy, tak jak tutaj padło, nie ma dobrych i złych narkotyków, natomiast są substancje bardziej lub mniej z mniejszym lub większym potencjałem do nadużywania, do wywoływania uzależnienia i no, nie chcę tutaj też jakoś tak strasznie relatywizować, ale rzeczywiście niektóre z nich są mniej szkodliwe niż inne. No. No i w tym momencie mam ochotę powiedzieć, że najbardziej uzależniającą tego typu substancją jest nikotyna, to znaczy na tych różnych skalach tego, od czego się najszybciej uzależniamy, jest nikotyna, co sprawia, że cała ta nasza rozmowa, i to jest ten taki dobry początek, bo to, o co będzie nam dzisiaj towarzyszyło, dzień dobry, zapraszamy na wolne miejsce, to, że ta rozmowa jest zniuansowana, że wiele odpowiedzi nie jest takich prostych, jednoznacznych i różni się od tego, co w tych prostszych przekazach medialnych nam towarzyszy, ale też, jeżeli Państwo zarówno tutaj na sali w Big Book Cafe, jak i oglądający nas na profilu na Facebooku macie jakieś pytania, to proszę o sygnał, my tutaj z przyjemnością oddamy głos. I teoretycznie, jak patrząc na Wasze książki, można by było uznać, że trzeba by było Was posadzić na oddzielnych fotelach naprzeciwko siebie i patrzeć, co się będzie, siedzicie obok, tak. Żeby patrzeć naprzeciwko siebie i wiecie, być w jakiejś takiej kontrze, czyli tego, co mogą nam dobrego przynieść te substancje i co mogą nam te substancje złego przynieść, bo no trochę o tym są te książki, a właściwie wychodzi nam na to, że po pierwsze nie mamy definicji narkotyków dobrej, po drugie, to ja już wyciągam i sprawdzam z Wami, to często decyzje polityczne. Czy dana substancja jest narkotykiem, czy nie? Czy to też w Twojej książce jest obecne, że to jest kwestia polityki, że na przykład psychodeliki zostały nazwane narkotykiem, a w związku z tym dołączyły do wojny narkotykowej, dołączyły do tych zakazanych substancji. Znaczy w ogóle historia prawa narkotykowego pokazuje, że to przeważnie te najbardziej takie dalekosiężne w skutkach zmiany były motywowane kwestiami politycznymi. Wprowadzanie na przykład przepisów ograniczających dostęp do opium w drugiej połowie XIX wieku, to nie była decyzja związana, wynikająca z tego, że dużo ludzi było uzależnionych od opium. Po prostu była bardzo duża grupa chińskich imigrantów, którzy wcześniej zostali sprowadzeni na potrzeby budowy kolei i gdy przestali być potrzebni, trzeba było się jakoś ich pozbyć, więc zdelegalizowano substancję, której oni kulturowo używali. Podobnie było na początku XX wieku w przypadku marihuany. To była też substancja, której używanie nie wiązało się z jakimiś poważnymi problemami społecznymi, natomiast używały marihuany grupy, które łatwo było gdzieś tam zdemonizować, czyli czarnoskórzy w muzycy albo imigranci z Meksyku. W przypadku psychodelików o tyle to było nietypowe zjawisko, ich kryminalizacja, że grupą, która najmocniej oberwała, była biała młodzież z klasy średniej, czyli
de facto dzieci, tak mówiąc w dużym uproszczeniu i metaforycznie, dzieci ludzi, którzy jakby stanowili ten establishment amerykański. A teraz ten establishment amerykański z kolei inwestuje w rozwój badań nad psychodelikami, czyli na przykład Dolina Krzemowa. To są ludzie, którzy finansują. Tim Ferriss jest takim jednym z no, takich piewców psychodelików. To jest biznesmen, bardzo wielu bogatych przedsiębiorców tego świata słucha, co Tim Ferriss ma do powiedzenia. To jeden z tych ludzi, co tam, wiecie, mówi, że trzeba wstawać o 5 rano, medytować, robić te... jeść grzybki, do tak, dołącza do tej listy, tak. W internecie jest tego pełno. I w tym wszystkim też ucieka nam jednocześnie to, o czym wy piszecie i o czym wy rozmawiacie, czyli właściwie taka powszechność tych substancji, które są uzależniające, a nie są tak dobroczynne albo nie mają tych tak dużych pozytywnych skutków. No, ja mam rzeczywiście inny obraz niż Maciek, bo Maciek doskonale się zna na substancjach. Ja z kolei obserwuję społeczeństwo. I rzeczywiście ja mam cały czas taki zgrzyt społeczny, w ogóle dyskursu o tym, jak rozmawiamy, czy o narkotykach, czy o psychodelikach, jeśli będziemy je rozgraniczać, czy też o używkach legalnych, czyli na przykład o alkoholu. Bo ja mam wrażenie, że my żyjemy w jakiejś schizofrenicznej rzeczywistości, gdzie po prostu wypieramy stan faktyczny. Bo nie wiem, może to jest kwestia mojego środowiska, no ale z drugiej strony nie wydaje mi się ono jakoś szczególnie zróżnicowane. Przecież tak naprawdę dostęp do narkotyków i do różnych substancji mamy potwornie łatwy, zwłaszcza teraz, gdzie możemy je po prostu zamówić przez internet. Gdzie, do paczkomatu. Do paczkomatu, gdzie na Facebooku jest mnóstwo grup pod tytułem Psychodeliki uratują świat, gdzie są grupy jak ugotować, czy też usmażyć, albo upiec muchomora, gdzie tak naprawdę dostaniemy odpowiedź, jak zrobić, nie wiem, substancję z aspiryny. Czyli tak naprawdę ta dostępność jest po prostu totalnie wszechobecna. Ja nawet ryzykuję taką tezę, trochę przewrotnie, znaczy sama nie chcę w nią wierzyć, ale chyba tak jest, że po prostu to, że nasze dzieci nie będą miały prędzej czy później kontaktu z narkotykiem jakimkolwiek, jest po prostu niemożliwe. Nie ma szkoły wolnej od narkotyków, nie ma liceum wolnych od narkotyków. Po prostu wydaje mi się, że zwłaszcza w dużym mieście, to nie znaczy oczywiście, że wszyscy będą ćpać, ale to, że prędzej czy później napotkają na tą substancję, moim zdaniem jest po prostu pewne. No i teraz możemy oczywiście wypierać ze świadomości moje dziecko nigdy, albo ja nigdy, ani mój sąsiad nigdy, ale to jest po prostu nieprawda. Więc to, jak mówisz o powszechności, rzeczywiście myślę, nie wiem, czy tak było zawsze? Może tak. Wydaje mi się, że po prostu musimy przestać rozmawiać o narkotykach jako o czymś jakimś, nie wiem, kosmicznym, chmurze, która gdzieś się nad nami kręci, ale tak naprawdę nie jest realna. To jest realne. Wszyscy mamy do tego dostęp i wystarczy, nie wiem, obejrzeć się na prawo i lewo, żeby rzeczywiście móc te narkotyki czy też różne substancje zdobyć. I wydaje mi się, że żeby zacząć w ogóle jakąś taką debatę konkretną o wpływie narkotyków, czy o legalizacji, czy o depenalizacji, przede wszystkim musimy sobie uświadomić jeden podstawowy fakt. Narkotyki były, są i będą. Dzieciaki ćpały, ćpają i będą ćpały. Dorośli też. Więc jakby przestańmy bawić się w tą halucynację zbiorową, nomen omen. Powiedziałaś tutaj bardzo istotną rzecz, jakby, że narkotyki były, są i będą dostępne. I rzeczywiście jakby warto mieć na uwadze, że to nie sama dostępność decyduje o tym, że jakaś substancja jest nadużywana, tylko stosunek do niej i też jakby taki szerszy kontekst społeczny, w którym funkcjonuje jednostka. W latach 70. taki psychiatra, zdaje się, Bruce Alexander, przeprowadził eksperyment polegający na tym, że dał szczurom dostęp do jakby takiego bardzo złożonego środowiska, to znaczy te szczury były zamknięte w klatce, ale miały dostęp do wielu zabawek, miały dostęp też do innych przedstawicieli swojego gatunku, z którymi mogły się bawić, kopulować i pomimo tego, że miały też dostęp do silnie uzależniających substancji, takich jak heroina czy kokaina, to nie były zainteresowane ich kompulsywnym przyjmowaniem, więc inaczej niż szczury, które były zamknięte w samotności w klatce i jedyne, co miały do roboty, to wstrzykiwanie sobie
prosto gdzieś tam w mózg heroinę. No i to chyba jest dowodem na to, że tak naprawdę wcale nie substancje uzależniają. To też jest następne tabu i na pewno kilka osób westchnie na tę myśl, że to wcale nie substancje uzależniają, ale deficyty emocjonalne. I tak naprawdę to, że jest teraz... Można powiedzieć, że jest moda, może nie moda na psychodeliki, ale jakiś taki powrót do korzeni, który co do idei jest bardzo słuszny, bo my rzeczywiście takich wartości jak święty spokój, uduchowienie, jakiś taki powrót do natury, spokój wewnętrzny, nam jest to wszystko... Poczucie więzi z innymi. Poczucie więzi z innymi, jakaś integracja taka i wewnętrzna, i społeczna. To wszystko jest nam teraz potrzebne jak nigdy dotąd. Tylko, no właśnie, nie mamy tego, w związku z tym... jesteśmy podatni na uzależnienia. I tak naprawdę fajnie, na pewno psychodeliki są w stanie nam w tym pomóc i tutaj się zgadzamy w 100%. Tylko pytanie, czy to jest, czy to nie jest krótka droga, wiecie o co chodzi, czy nie powinniśmy promować, że może spoko, weź grzyby, nie ma problemu, na pewno będzie fajnie, ale tylko może nie najpierw... temu komory. Ale może najpierw zastanów się, co się w twoim życiu dzieje, że się odkleiłeś od rzeczywistości. Czy naprawdę nie ma żadnej innej drogi, żeby dotrzeć do siebie i uzyskać jakiś taki wewnętrzny spokój. Więc zgubiłam wątek. Znaczy, ja tylko dopowiem, że rzeczywiście wielu psychofarmakologów i psychiatrów mówi i myśli współcześnie o uzależnieniu od narkotyków jako o pewnej formie uzależnienia behawioralnego, jednej z wielu form uzależnienia behawioralnego. I u jej podstaw rzeczywiście leży taka, nie wiem, wewnętrzna pustka czy jakieś deficyty emocjonalne. I tak naprawdę, gdyby te dzieciaki, o których wspomniałaś, które się sięgają i wpadają w jakieś takie pośrodki psychoaktywne, wpadają w ciągi, uzależniają się od nich, gdyby nie miały dostępu do środków psychoaktywnych, no to z równie dużym prawdopodobieństwem uzależniłyby się od, nie wiem, od Netflixa, alkoholu, pornografii internetowej, gier i tak dalej. Więc to narkotyki same w sobie nie wpędzają ludzi w uzależnienie wpędzają ludzi deficyty emocjonalne i niezaspokojone jakieś głębokie potrzeby. Profesor Mateusz Gola prowadzi takie szerokie badania na temat uzależnień i rzeczywiście badając mózg, to jest pokazane, że dokładnie uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych zmieniają tę samą część mózgu. Po prostu to widać na badaniach, więc rzeczywiście uzależnić się można od wszystkiego, od Mateusz, gier, zakupów. No i on specjalizuje się w pornografii, nie? I to też odczarowuje tak naprawdę to, kiedyś pewnie z Mateuszem zrobisz taką rozmowę, bo to też jest ciekawe. Zawsze myśleliśmy, że uzależnienie od pornografii to uzależnienie od seksu. Okazuje się, że to nie ma nic wspólnego z przyjemnością, ani nic wspólnego z seksem, z intymnością, z przyjemnością i w ogóle z niczym, z czym nam się seks kojarzy. Jest to po prostu tak, jak w przypadku innych uzależnień, po prostu upust ciśnienia i regulacja napięcia. I to jest to, co mówicie, podsumowuje nam tak, że odpowiedzią nie jest spróbowanie, wyeliminowanie tych substancji z dostępu, bo po pierwsze historia uczy, że tego się nie da zrobić. Wielu próbowało, zawsze była z tego katastrofa i wychodziło jeszcze gorzej, ale też po prostu, jeżeli nie od tego się uzależnią, to od czegoś innego z podobnie dramatycznym skutkiem. I myślę, że no, tutaj Agata jeszcze cię zapytam o to, jak wygląda współczesne uzależnienie, bo mam wrażenie, że wciąż jesteśmy takimi zakładnikami, zakładniczkami Christian F. i my, dzieci z dworca zoo, i po prostu widzimy ten sposób uzależnienia. Ale myślę, że mniej jednak powszechnej świadomości jest tego, co dobrego jest w psychodeliku. Więc właściwie czemu ty tak tych psychodelików bronisz? Co one wam mogą wspaniałego przynieść? Nie masz czego. Uśmiechnął się na to pytanie. Uśmiechnął się. Nie, znaczy nie uważam, że psychodelików jakoś trzeba specjalnie bronić. One bronią się pod wieloma względami same i też bronią ich naukowcy, którzy przez wiele dekad w zasadzie no, walczyli o to, żeby przywrócić badania kliniczne z ich użyciem. No, generalnie psychodeliki od większości substancji psychoaktywnych, które są nielegalne, różnią się pod wieloma względami. Znaczy nie są to substancje, które prowadzą do uzależnienia fizycznego, nie są to substancje, które pewnie da się przedawkować, wszystko da się przedawkować, ale nie ma udokumentowanych przypadków śmiertelnego przedawkowania LSD czy psylocybiny. Nie są to też substancje, które cechują się jakąś toksycznością, zwłaszcza neurotoksycznością, wręcz przeciwnie, mogą stymulować układ nerwowy, pobudzać synaptogenezę, sprzyjać powstawaniu nowych połączeń pomiędzy neuronami. No i też wiele wskazuje na to, że wywoływane przez nie doświadczenia mogą rzeczywiście pomóc nam doznać pewnego rodzaju wglądu w swoje własne wnętrze i też spojrzeć inaczej na nasze
stosunki takie, relacje interpersonalne, na nasz stosunek do świata, w którym żyjemy, więc no, tego rodzaju pozytywne zmiany są bardzo często obserwowane podczas badań klinicznych, co nie oznacza, że są to substancje magiczne, święte czy pozbawione jakichś minusów. Znaczy, osoby, które mają predyspozycję do psychoz, mogą nie tylko nie wynieść korzyści z ich przyjmowania, ale wręcz sobie bardzo zaszkodzić. No i też należy pamiętać, że niezależnie od warunków, w których one są przyjmowane, mogą wywoływać bardzo silnie negatywne, nieprzewidywalne, trudne, wymagające emocjonalnie doświadczenia, na które nie wszyscy są gotowi. No, z tego co wiem, chociaż wiem dużo mniej na ten temat niż ty, to chociażby to bardzo obiecujące są badania nad wpływem psychodelików na leczenie depresji, która jest chorobą po prostu naszej cywilizacji. I czytam, nie pamiętam nazwiska, ale taki, no, taki drugi wetulani, profesor Państwowej Akademii Nauk, pan 70 kilka lat, który mówi, że już kilka gram no, substancji z tych grzybków może zastąpić 6 tygodni regularnego zażywania leków psychotropowych. No więc wyobraźmy sobie, że leczymy się na depresję i możemy wziąć raz na 6 tygodni grzyby i nie brać codziennie lekarstwa. No to jest, to naprawdę jest obiecujące. Ja mam pewne wątpliwości, bo obawiam się, że nikomu nie zależy mimo wszystko, a przede wszystkim koncernom farmaceutycznym nie zależy na tym, żeby grzyby, które możemy zebrać na łące właśnie teraz, gdyby ktoś był zainteresowany, mogą nam dać te same skutki, co drogie leczenie i drogie leki. Więc rzeczywiście ja też bardzo kibicuję temu nurtowi, który zajmie się tym w sposób naukowy i rzetelny i po prostu psychiatria jakby no, skorzysta z tego doświadczenia. Ale z drugiej strony tutaj nie wiem, czy nie za wcześnie, ale chciałam liznąć taki temat pewnego rodzaju odpowiedzialności, no bo fajnie się słyszy, że psychodeliki nas ocalą i jedzmy wszyscy grzyby, a nie dostaniemy depresji. Spoko, pewnie tak, ale z drugiej strony idę do Monaru pisząc książkę i spotykam chłopaka, który mówi, że nie, no spoko, psychodeliki są spoko i w zasadzie to nic mi nie jest, tylko od 3 tygodni mi się wszystko mieni w oczach, jak patrzę na lewo i na prawo i trochę fraktale mi wychodzą z białej ściany, ale spoko, bo koledzy trafili na oddział psychiatryczny, a ja tylko na neurologię, nie? No więc takich głosów nie słyszymy. O tym, że przychodzi chłopak, któremu się wydaje, że trzyma swoją czakrę duszy i nie śpi od 3 dni, bo boi się, że jak puści po ajałasce lianę, to umrze. W związku z tym no, już się doczłapał na czworaka do ośrodka uzależnień i mówi, kurde, trochę nie wiem, co robić. No i super, pewnie nie jest uzależniony i pewnie od tego nie umrze. Ale tak jak wspomniałeś, te doświadczenia mogą być na tyle bolesne, że samemu sobie z nimi nie poradzisz. To po pierwsze. Po drugie, no właśnie, nie mam problemu z tym, że na przykład ty piszesz taką książkę, którą można by nazwać promocją pewnego rodzaju, czy tam lobby, ale mam problem z systemem. To znaczy system nie reaguje odpowiednio szybko, bo to, że pojawia się taka publikacja i jest hura optymizm, no ale gdzie jest druga nóżka? Gdzie są ci, którzy powinni stanąć i powiedzieć spoko, wstrzymaj swoje konie, musisz wiedzieć, co ci grozi. No jest teraz challenge na jedzenie muchomorów. To zaraz pewnie też więcej opowiesz, bo ja nawet nie wiem, dlaczego te muchomory warto jeść, ale youtuberzy młodzi polecają jedzenie muchomorów czerwonych. No i pewnie jest w tym jakaś cząstka ekscytacji, ale z drugiej strony szczerze nie sądzę, żeby była odpowiedź chociażby w szkołach albo kogokolwiek, kto im powie racjonalnie, że nie warto, albo warto zrobić to w przemyślany sposób. Więc no właśnie, mi przeszkadza po prostu brak równowagi w dyskusji o psychodelikach. Ja tylko dodam o tej dyskusji o muchomorach, bo ja to prześledziłam na potrzeby tego spotkania. Tam nie ma za bardzo informacji, dlaczego właściwie te muchomory są właściwości magiczne i taka aura na TikToku i na Instagramie pod tytułem oszukiwali was całe życie, muchomory są spoko. Więc, że tak powiem, tam nie ma jakiejś takiej głębszej... No, spotkasz przodków. No, no mniej więcej. To znaczy taki, to jest taki, tego typu klimat, więc nie wiem, na ile on się łączy z psychodelikami, a na ile właściwie jest czymś, co ma być po prostu kolejną zastrzykiem popularności w mediach społecznościowych. Nie jestem w stanie tego określić. No, może ty umiesz. Znaczy, ja generalnie nie jestem też ekspertem od tej kultury muchomorowców, ale jest to pod wieloma względami
Myślę, że i tak kulturoznawczo i socjologicznie ciekawe, że taki kult w Polsce się rozwinął i to jakby nie jest kwestia ostatnich tygodni czy ostatnich miesięcy, ale w wielu lat on rozwijał się już od dłuższego czasu i jakby muchomory to jest druga jakby grupa grzybów, które mają właściwości psychoaktywne, natomiast ma zupełnie inne właściwości niż grzyby zawierające psylocybinę. W muchomorach ta główna substancja odpowiedzialna za ich działanie, czyli muscymol, działa na zupełnie inne receptory, receptory GABA-A, czyli GABA to jest neuroprzekaźnik, jeden z podstawowych neuroprzekaźników odpowiedzialnych za wyciszenie, jakby takie, no, jakby uspokojenie układu nerwowego. No i też związki zawarte w muchomorach, odwrotnie niż klasyczne psychodeliki, nie powodują konsolidacji aktywności różnych obszarów mózgu, tylko raczej oddzielają te części mózgu, znaczy działają tak bardziej dysocjacyjnie na to, w jaki sposób działa nasz układ nerwowy. Rzeczywiście to, ja nie prześledziłem aż tak dokładnie jak ty tego całego hype'u na muchomory, tylko widziałem tam kilka artykułów i rzeczywiście jest to o tyle gdzieś tam niebezpieczna moda. Sam czerwony muchomor po odpowiedniej obróbce termicznej nie powinien wyrządzić poważniejszych szkód w organizmie, natomiast ludzie też eksperymentują z innymi muchomorami, z plamistym czy nawet sromotnikowym, no i to już jest znacznie bardziej ryzykowna, nawet nie powiem zabawa, tylko no, bardziej ryzykowne przedsięwzięcie. Myślę, że ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia wątroby jest zbyt duże. Poza tym odpowiednia obróbka, wydaje mi się, jest też pojęciem skomplikowanym. No, nie każdy umie, nie wiem, tak sobie wyobrażam, że jak nastolatek zacznie suszyć muchomory w piekarniku, to może coś później tak. No. Znaczy też inna kwestia jest taka, że w przypadku muchomorów, z tego co wiem, w znacznie mniejszym stopniu niż w przypadku grzybów psylocybinowych, jakby w sensie są większe, jest większe zróżnicowanie zawartości substancji czynnych w tych muchomorach czerwonych, więc ktoś może zjeść, nie wiem, 5 kapeluszy i nie poczuć efektów, a przy kolejnej partii zjeść 5 kapeluszy i poczuć bardzo mocne efekty. Pod tym względem mam, z tego co wiem, grzyby psylocybinowe są bardziej gdzieś tam łatwiejsze w dawkowaniu. Agata, ty powiedziałaś coś takiego, że brakuje nam tej rozmowy na drugą nogę, że brakuje nam jakiejś szerszej debaty. Ja z kolei mam poczucie, że od czasów słynnej historii z dopalaczami i takiego bardzo, no umówmy się, PR-owego jeszcze poprzedniej władzy całej historii z dopalaczami, które oczywiście są tematem, ale to, no nie wracając do tamtego czasu, nie chodziło dokładnie o ten temat, to tak naprawdę w przestrzeni publicznej to my o tych substancjach za bardzo nie rozmawiamy, że właściwie ta debata się nie toczy. Jestem ciekawa, czy wy też to tak widzicie. No nie, że... no ale to są właśnie, wiesz, no to jest największy kłopot, że po prostu nie ma debaty merytorycznej. Jest albo obóz pod tytułem narkotyki to zło, nie pal trawy, bo pójdziesz do piekła i przyjdzie policjant i powie, że wszyscy traficie do więzienia albo umrzecie i całe po prostu szkoły robią błahaha. Albo cię zamkną, bo to też się zdarza. Tak, dokładnie. Albo jest druga historia pod tytułem jedzmy muchomory, bo wiesz, odnajdziemy siebie. No i właśnie to mi przeszkadza, że, ale to z drugiej strony może to jest taka nasza narodowa tendencja, bo my w wielu tematach mamy ten problem, że po prostu utkniemy na zasadniczej kwestii i nie możemy wystartować. Więc zanim po prostu, zamiast rozmawiać o kolejnych jakichś konkretach, to cały czas się spieramy, wiesz, czy marihuana jest z konopi, tak? No słynne to pytanie pewnego polityka. No i wydaje mi się, że jeszcze do tej pory nie ustalono, tak? Po prostu, a co jest zdumiewające, to słuchajcie, mam wrażenie, że to ludzie nauki też mają z tym kłopot, tak? No jeżeli lekarze mają problem w przepisywaniu na przykład medycznej marihuany osobie nowotworowej, a nie mają problemu po prostu podawać morfiny, to tu już widać tą nieścisłość w myśleniu, prawda? Tak samo z psychodelikami. Boimy się włączyć psychodeliki do psychiatrii, ale za to nie boimy się po prostu nastolatkom przepisywać psychotropów po prostu tonami, tak? Gdzie oni po prostu w wieku lat 12 do 18 żrą po prostu tabletki garściami. No więc to jest jakby pewna znowu hipokryzja, nie? Ja jeszcze się odniosę do tych benzodiazepin, o których powiedziałaś, bo to jest pewien bardzo specyficzny rodzaj leków psychotropowych, bardzo uzależniający, które są przepisywane na bardzo krótki okres,
To znaczy to nie jest lek, który się bierze miesiącami, raczej tygodniami, bardzo interwencyjnie. I to jest jeden z też tych leków, który w Polsce jest przedawkowywany w tym sensie, że ludzie zmieniają lekarzy, można je też kupić w internecie, też jest częścią uzależnienia. No i to w ogóle nie jest spójne, nie ma, znaczy po prostu to jest taka wolna amerykanka, co dość zabawne w kontekście tego w ogóle, gdzie psychodeliki, jak myślimy o psychodelikach właśnie związane z Stanami Zjednoczonymi i prezydentem Nixonem, o czym mówiłeś, ale też jestem ciekawa, jak ty to widzisz, czy twoim zdaniem, czy ty widzisz tę debatę, widzisz taką dyskusję w jakichś sferach przestrzeni publicznej? Ja jestem specyficzną osobą do zadawania tego pytania. Według mnie ta debata trwa regularnie od kilku lat już. Może dlatego, że w znacznej mierze w niej uczestniczę aktywnie, ale z mojej perspektywy rzeczywiście w dalszym ciągu jest dużo do zmiany, jeżeli chodzi o opinię publiczną i również środowisko akademickie polskie. Na szczęście ta sytuacja gdzieś tam powoli zaczyna się zmieniać. W mediach pojawiają się treści, czasem mniej, czasem bardziej rzetelne na temat psychodelików. No i polscy naukowcy rzeczywiście zaczęli się tym interesować bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W zasadzie mamy do czynienia w tym momencie z narodzinami nowego zjawiska, nowego ruchu. W Polsce trudno jest mówić o renesansie psychodelicznym, tylko właśnie o czymś zupełnie nowym jakościowo, jeżeli chodzi o badania nad psychodelikami. I no, zajmują się nimi tak wybitni naukowcy jak profesor Krystyna Gołębioska czy profesor Andrzej Pitt z Instytutu Farmakologii PAN. Michał Bola, doktor habilitowany Michał Bola z Instytutu Nęckiego, zdaje się, że będzie zmieniał swoją afiliację, czy doktor Urszula Kozłowska, która bada wpływ psychodelików na stany zapalne i ich właściwości neuroprotekcyjne. Więc i to są rzeczy, które, te projekty są sponsorowane przez Narodowe Centrum Nauki od zeszłego roku. W zeszłym roku te granty były przyznane. Profesor Gołębiowska dostała kilka milionów złotych na projekt, który będzie trwać 4-5 lat, więc no to jest duża zmiana, że tego rodzaju eksperymenty za pieniądze publiczne są w Polsce prowadzone, nie na ludziach. To prawda, no ale mimo wszystko bardziej sexy jest przeczytać, wiesz, wpis Instagramera niż naukowca, który wyjaśni to w sposób... No i to jest według mnie jakby właśnie kwestia odpowiedzialności gdzieś tam takiej społecznej mediów, które o tym piszą, z uwagi na to, że czytelnicy, i o tym też doskonale wiem, bo pisze też do mnie sporo ludzi, którzy po prostu widzieli jakiś artykuł w popularnych mediach, przeczytali tylko nagłówek o tym, że psylocybina, nie wiem, na przykład stymuluje układ nerwowy. No i dostaję pytanie na przykład, czy jaką dawkę według mnie powinni podać swojemu dziecku z porażeniem mózgowym psylocybiny. Przypomnę, więc, że Maciek jest socjologiem. To tak, tak, ja jestem socjologiem, więc to w ogóle nie do mnie takie pytania, ale akurat o tę kwestię zapytały dwie osoby niezależnie od siebie właśnie. Podawanie psychodelików ludziom, osobom z porażeniem układu nerwowego, więc no, ludzie nie czytają ze zrozumieniem, mam wrażenie, a nawet jak czytają ze zrozumieniem, to rozumieją to po swojemu i starają się dopasować do jakichś swoich potrzeb. Też często te wiadomości, które ja dostaję, są gdzieś tam takie podszyte bardzo głęboką desperacją i cierpieniem i rozpaczą. Ci ludzie rzeczywiście nie wiedzą już, co mają robić i są skłonni sprawdzić no wszystko, tak, jakby łapać się każdej gdzieś tam deski ratunku. I przeważnie to są rzeczywiście osoby zmagające się z zaburzeniami nastroju, czyli no, głównie z depresją, ale też ze stanami lękowymi. No ale znowu tutaj uderzamy w system, tak? Bo zobaczcie, jak bardzo tracimy zaufanie do medycyny konwencjonalnej, czy do systemu w ogóle opieki zdrowotnej, że pytamy Maćka o to, ile podać czego dziecku z porażeniem. Przepraszam, ale wiesz, no po prostu nie mają kogo spytać i to jest przerażające. Więc tak naprawdę mi się wydaje, że cała rozmowa o psychodelikach i o narkotykach, to tak naprawdę jest rozmowa o tym, że nam się wali system, bo mam wrażenie, że tak samo rodzice, których dzieciaki uzależniają się, nie mają z kim porozmawiać, rzetelnie, tak samo właśnie z medykami nie możemy porozmawiać, no z różnych powodów oczywiście, tak, płatna opieka zdrowotna, 15 minut z NFZ-u na osobę i tak dalej, tak, brak właśnie jakichś otwartych umysłów, z którymi można by, no bo ciekawe, czy któremuś lekarzowi ktoś zadał pytanie.
Ale o co? No właśnie, jaką dawkę. Znaczy z tego co wiem, to na przykład do pani profesor Krystyny Gołębiowskiej też regularnie piszą ludzie z różnymi rodzaju poradami. Też często chcą się zgłosić do niej na badania, pomimo tego, że ona nie prowadzi badań na ludziach i to jest gdzieś tam też wyraźnie zaznaczane w różnych kontekstach, prowadzi badania na zwierzętach. Natomiast z tego co wiem, to do psychiatrów związanych z Polskim Towarzystwem Psychodelicznym też regularnie piszą ludzie z różnymi poradami, czasem mniej, czasem bardziej szalonych kwestiach, ale no tak, jakby zainteresowanie psychodelikami na pewno jakby się zwiększa i będzie się zwiększać w kolejnych latach. Europejski raport narkotykowy też pokazuje, że liczba użytkowników, czy liczba ludzi poszukujących tego rodzaju doświadczeń się zwiększa. No i jest też w tym raporcie zalecenie, że należy zwiększyć środki na monitorowanie tego undergroundu, żeby po prostu ograniczyć potencjalne szkody. Według mnie jakby w ogóle trzeba ten obszar wyciągnąć z undergroundu, bo dopóki to będzie pozostawać w podziemiu, będzie dochodzić do różnego rodzaju nadużyć i w emocjonalnych, i finansowych, i również seksualnych. Takie rzeczy się zdarzają podczas, nie może niekoniecznie podczas, a przynajmniej nie zawsze podczas, ale przy okazji różnego rodzaju ceremonii z ajałaską, czy z grzybami psylocybinowymi, czy z MDMA, czy z sesafrasem, więc no, dopóki nie, to będzie w podziemiu, nie będziemy w stanie kontrolować tego, co się dzieje. Może nawet nie tyle kontrolować, co nadzorować i gdzieś tam zapobiegać potencjalnym szkodom. Jeszcze jakbyś powiedział, bo wymieniasz nazwy psychodelików, co sprawia, że dana substancja jest psychodelikiem i trafia do tej grupy, żeby była jasność w tym. Znaczy takimi najbardziej klasycznymi psychodelikami są LSD, psylocybina i dimetylotryptamina, też czasem meskalina się zalicza do tej grupy. To są środki psychoaktywne, które wywołują zmiany w poczuciu jaw, zmiany w sposobie przeżywania emocji. Działają na receptory serotoninowe 2A i to jest jakby taka najbardziej charakterystyczna cecha pod względem farmakologicznym. No i tak, no. To jak ty opisujesz te dobre skutki, to co się dzieje właśnie po zażyciu psychodelików i pomaga tym osobom, które je zażywają, zwykle też łączy się z towarzyszeniem jakiejś osoby, która nadzoruje to, tak? Jest jakiś terapeuta, jakiś lekarz, osoba, która w tym procesie wspiera nie tylko w kwestii dawkowania, ale też w kwestii jakiegoś trochę przerobienia, jeżeli dobrze rozumiem, tego doświadczenia, prawda? Znaczy tak, też taką cechą charakterystyczną tych klasycznych psychodelików jest to, że no one też bywają nazywane niespecyficznymi amplifikatorami procesów mentalnych albo katalizatorami właśnie niespecyficznymi, co oznacza, że jakby same w sobie one nie wywołują konkretnych gdzieś tam doświadczeń. Nie jest tak jak, nie wiem, w przypadku kofeiny, jednak każdy poczuje pobudzenie po wypiciu kofeiny. Jak podamy pacjentowi morfinę, to prawdopodobnie będzie silny efekt znieczulający i taki no, jakby nasenny. Natomiast psychodeliki są pod tym względem znacznie bardziej nieprzewidywalne i bardzo dużo zależy od tego, z jakim nastawieniem są przyjmowane i w jakich warunkach są przyjmowane, więc de facto, tak jak, nie wiem, coraz więcej się mówi o w psylocybinie stosowanej w kontekście psychiatrii właśnie do leczenia depresji, czy różnego rodzaju uzależnień, czy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania i tak dalej, to de facto bada się nie wpływ samej psylocybiny, tylko wpływ odpowiednio pokierowanego doświadczenia, które można wywołać za pomocą psylocybiny. I do tego jest niezbędna wcześniejsze spotkania takie przygotowujące, podczas tych spotkań psychiatrzy przygotowują, jakby opowiadają o tym, co może się przytrafić temu pacjentowi, ale też jakby zachęcają go do tego, żeby w trakcie sesji kierował uwagę do wnętrza, żeby ograniczył komunikację werbalną w trakcie doświadczenia i skupił się właśnie na eksploracji własnego wnętrza, a po sesji jest szereg sesji integrujących to doświadczenie, podczas których psychiatrzy właśnie pomagają pacjentowi wdrożyć w życie te wglądy, które z sesji psychodelicznej wyniósł. No, moja rozmówczyni mi to też jakby stworzyła z tego obrazek, bo ja też nie bardzo potrafiłam właściwie sobie tak zwizualizować, jak to miałoby wyglądać. No i ona na przykład też zwróciła uwagę, że no to obiera jakby z takiego osobowość z ego, tak, że po prostu docierasz, tak, na przykład przy leczeniu PTSM, że po prostu po tych substancjach, jak twój organizm broni się i zakopuje coraz głębiej te traumatyczne przeżycia, to te substancje po prostu pomagają odrzeć cię z ego i
dostać się do tego jądra, które rozsiewa chorobę. No tylko właśnie, jeżeli zrobimy to sami w domu, zjemy sobie kwasa czy grzyby, no to zostaniemy z tym doświadczeniem, jakby odrze nas i co dalej. I ten ktoś jakby powinien pomóc nas poukładać się od nowa. I jakby to jest właśnie to ryzyko, że jak zaczniemy, tak mi się wydaje, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jeżeli nie wiedząc za dużo o sobie, zaczniemy eksperymentować w jakichś takich niekontrolowanych warunkach, to możemy dotrzeć do takich warstw siebie, których nie będziemy umieli okiełznać, czy też nie będziemy umieli ich na powrót jakoś poskładać od nowa. Nie? Znaczy tak, no i to też tutaj może warto zaznaczyć, że badacze, którzy, zwłaszcza z Londynu, którzy badali wpływ antydepresyjny psylocybiny, podkreślali, że jakby mechanizm działania jest zupełnie inny niż w przypadku standardowej farmakoterapii, czyli w przypadku leków SSRI, które no niejako tak, mechanizm ich działania w dużej mierze opiera się na wytłumieniu emocji, zwiększeniu takiego dystansu wewnętrznego, lekkiego takiego odrętwienia emocjonalnego, natomiast psychodeliki wydają się i to też widać w aktywności mózgu, jeżeli chodzi o aktywność ciała migdałowatego. Jakby ludzie, ta reaktywność emocjonalna wzrasta po psychodelikach i zespół właśnie z Imperial College twierdził, że to wynika po prostu z tego, że zażycie psychodeliku daje takie okno zwiększonej możliwości gdzieś tam dotarcia do swoich emocji. No i bez odpowiedniego wsparcia terapeutycznego rzeczywiście tego rodzaju doświadczenia mogą wiązać się z długofalowymi nawet konsekwencjami. Też badacze z Johns Hopkins University przeprowadzili badania sondażowe na ludziach, którzy mieli tak zwanego bad tripa, czyli bardzo silne negatywne doświadczenie po psylocybinie i pewna część z nich w ogóle jakby wcześniej zadbała o to, żeby zrobić to w odpowiednich warunkach, z odpowiednią intencją i tak dalej, a mimo to przytrafiło im się doświadczenie, po którym długofalowo czuli się źle, szukali aktywnie wsparcia terapeutycznego i żałowali, że zażyli substancję. To tylko jeszcze powiem, że te leki SSRI, o których ty mówiłeś, to są leki, które bazują na wychwycie zwrotnym serotoniny i to jest taki mechanizm, który jest wśród chyba największej liczby leków antydepresyjnych. W ogóle teraz była cała też dyskusja na temat tego, bo powstała taka monografia, która mówi, że ten wychwyt zwrotny serotoniny nie działa. Psychiatrzy na świecie z kolei zaczęli mówić o tym, że nie wiemy do końca jak działa, ale działa i to jest doświadczenie pacjentów, więc trochę dość podobna historia jak z psychodelikami, to znaczy, że cały czas właściwie bada się, jak te leki z grupy SSRI działają i jestem... Znaczy na niektórych działają, na niektórych nie działają też, i psychodeliki też na niektórych działają, a na niektórych nie działają. I akurat to całe zamieszanie związane z metaanalizą, która podobno podważyła taką biologiczną hipotezę, serotoninową hipotezę na temat źródeł depresji. Znaczy jest o tyle gdzieś tam materiały, które również w Polsce się ukazywały, były o tyle przekłamane, że współcześni psychiatrzy już od dawna nie myślą o depresji w takich kategoriach, że jej źródłem, czy jej przyczyną są zaburzenia, deficyty w poziomie serotoniny w mózgu. Od dłuższego czasu mówią o tym, że depresja jest bardzo złożonym zaburzeniem, które opiera się na wielu czynnikach, zarówno biologicznych, jak i społecznych, tak jak gdyby wynika też z kontekstu, w którym funkcjonujemy, z naszych, nie wiem, wcześniejszych jakichś tam przeżyć biograficznych, więc no nie jest to takie proste, jak niektóre media to przedstawiają. No tak, ta Joanna Moncrief, która stworzyła też tę metaanalizę, co innego miała w metaanalizie, a później co innego mówiła też w mediach, więc to wszystko się poplątało, ale to dygresja, która jeszcze Agata słowo i wracamy do naszego głównego tak, tematu. Tak, jeszcze chciałam się odnieść do tego właśnie, jak opowiadałeś, że psychiatra powinien zadbać o to, że powinien nam towarzyszyć, że powinien nas wspierać. No właśnie to, że psychodeliki są w podziemiu i to, że nie ma rzetelnej debaty, kończy się tak, że zamiast psychiatry mamy kolegę obok albo ewentualnie zamiast mistrza ceremonii w kolumbijskiej dżungli mamy coacha w szkole podstawowej na sali gimnastycznej i z nim zażywamy tą ayahuaskę czy inną substancję i naprawdę no, trzeba mimo wszystko dużej naiwności, żeby uznać, że to są warunki, które nam mogą pomóc, bo hochsztaplerów nie brakuje. I jakby nie łudźmy się, bo to też jest kolejny taki mit zwolenników, słuchajcie, depenalizacji czy legalizacji. Ja to widzę nawet wśród serdecznych przyjaciół, którzy działają na rzecz depenalizacji marihuany, że po prostu nam się wydaje, że te osoby są dobre,
rzetelne, życzliwe i uczciwe. A wcale tak nie musi być. Jeżeli zapłacimy kupę kasy za sesję z ajałaską właśnie w szkole podstawowej numer 5 na sali gimnastycznej, to naprawdę nie wiemy, kto nam to zorganizuje, jak to się skończy i czy ryzyko jest warte podjęcia. Mogą Państwo zadawać pytania. Mamy pierwsze pytanie od osoby, która ogląda nas na Facebooku. Kiedy terapia wspierana psylocybiną będzie realnie dostępna powszechnie w Europie, nie tylko dla osób terminalnie chorych i lekoopornych? To do Ciebie pytanie. No to niestety nie odpowiem na to pytanie, ponieważ nie wiadomo. Wiele zależy od tego, jakie będą wyniki trzeciej fazy badań klinicznych nad psylocybiną. Obecnie prowadzi je zarówno przedsiębiorstwo komercyjne Compass Pathways, jak i organizacja non-profit USONA Institute. Jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego mają opublikować wyniki tych badań. No i wiele od nich zależy. Natomiast jakby zmiany widać już dosyć wyraźnie za oceanem, to znaczy stan Oregon i prowincja Alberta w Kanadzie, stan Oregon w Stanach Zjednoczonych. Na drodze referendów tam zagłosowano za tym, żeby od przyszłego roku uregulować ten obszar i wprowadzić legalną terapię z użyciem grzybów psylocybinowych niezależnie od diagnozy, czyli to nie będzie tak, że tylko osoba z depresją lekooporną będzie mogła przeżyć taką sesję, tylko no, powiedzmy każda osoba, która byłaby tym zainteresowana i też w tym momencie trwa debata na temat tego, jak de facto miałaby wyglądać implementacja takiej terapii, kto mógłby z niej korzystać, kto mógłby ją prowadzić, w jakich warunkach i na jakich zasadach. To jeszcze nie zostało gdzieś tam określone, natomiast no ja przyznam szczerze, że śledzę wszystkie, nawet najmniejsze doniesienia medialne o tym, co dzieje się w Oregonie i nie tylko ja, no, czy wiele zależy też od tego, co tam się wydarzy, z uwagi na to, że jeżeli będzie to pierwsze miejsce na świecie, które wdroży tego rodzaju kurację i nie będzie to się wiązało z żadnymi poważnymi konsekwencjami społecznymi, no to po prostu przeciwnicy tego rodzaju rozwiązań trochę stracą kontrargumenty, znaczy argumenty za tym, żeby to dalej było utrzymywane w takiej sferze prohibicyjnej. Co się stało, że w Oregonie właśnie taki był wynik referendów? Jak obserwowałeś to? Jak przekonywano mieszkańców? Tak. Znaczy to generalnie też te zmiany w Oregonie, wcześniej w kilku miastach amerykańskich, czyli w takiej mniejszej skali, mieszkańcy w ramach referendów opowiadali się za tym, żeby no de facto za dekryminalizacją naturalnych psychodelików i znaczna część narracji wokół tych kampanii na rzecz tych referendów opierała się na wstępnych wynikach badań dotyczących terapeutycznego potencjału tych substancji, więc no jeszcze może jedną wzmiankę dorzucę a propos Oregonu, że tam jak gdyby te zmiany są znacznie bardziej odważne niż, bo to nie chodzi tylko o legalizację terapii psylocybinowej, ale tam w ramach tego samego referendum zadecydowano o dekryminalizacji w ogóle wszystkich narkotyków, więc to zmienia zasady gry. No właśnie o to Cię chciałam spytać, czy to, żeby do tego momentu dotrzeć, to trzeba kroczek po kroczku, czyli najpierw depenalizacja, potem legalizacja marihuany, potem legalizacja innych substancji, bo tego się boję, nie? Że na przykład w takiej Polsce, nawet jeśli świat się przekona do takiej terapii, to my cały czas będziemy się zastanawiać właśnie, czy to jest z konopi. Wiesz, jakby czy to musi postępować krok po kroku, czy można pewien etap ominąć i wejść na gotowe? Znaczy, ja raczej jestem zwolennikiem tego, żeby robić to krok po kroku, z uwagi na to, że kontekst kulturowy, kontekst społeczny ma ogromne znaczenie. To, że jakaś forma kuracji, nie wiem, w Stanach powiedzmy nie pociągnie ze sobą jakichś konsekwencji, w Polsce może pociągnąć, ponieważ no, umówmy się, że jakby polska kultura psychodeliczna miała troszeczkę inny, czy kultura hipisowska miała zupełnie inny charakter niż w Stanach Zjednoczonych. Nie było tutaj dostępu nigdy do psychodelików, ludzie z nimi nie eksperymentowali. Jeżeli ktoś już był hipisem, to raczej w Polsce to eksperymentował prędzej z klejem czy z kompotem. Więc no, jakby nie jesteśmy jako społeczeństwo oswojeni z tymi środkami. Również grzyby psylocybinowe, które w Polsce występują, łusiczka lancetowata, zostały odkryte dopiero w latach 80., czyli to jest polscy hipisi nie wiedzieli o ich istnieniu. Ominęło ich w większości. No tak, może jacyś podróżowali. Słuchajcie, a tak, bo rozmawiamy o tym, co na świecie,
czego u nas brakuje. A teraz wyobraźmy sobie, i to jest pytanie Mina, ja wam obiecałam pytanie Mina, to jest właśnie ono. Pokłócimy się. Nie wiem, zobaczymy, ale jak wy byście decydowali, jak to prawo, jak ta praktyka ma wyglądać w Polsce, bazując na tym, co jest opisane w tych dwóch książkach, tak? To co byście zmienili? Bo wiecie, z tego poziomu narzekania to jest prosto, ale jak przychodzi do rozwiązań, to jest nam trudniej. Znaczy, no ja na pewno jestem dużym zwolennikiem dekryminalizacji środków psychoaktywnych. Znaczy, jeżeli jedynym przestępstwem, za które wtrącamy ludzi do więzienia, i to w Stanach Zjednoczonych ten problem jest znacznie gdzieś tam bardziej widoczny, jest to, że posiadał przy sobie środek, którym zmieniał sobie świadomość, ale nie ma ofiary tego przestępstwa, to znaczy nie wyrządził ani sobie, ani nikomu innemu krzywdy, no to jest sytuacja absolutnie absurdalna, ponieważ też ponosimy za to koszty jako społeczeństwo, znaczy musimy takiego delikwenta później utrzymywać. Na pewno oprócz właśnie dekryminalizacji środków psychoaktywnych, albo przynajmniej wprowadzenia tabeli wartości granicznych, od których, czyli jakby ilości, która jest dozwolona na własny użytek. No na pewno jestem też zwolennikiem tego, żeby uregulować i zalegalizować w pełni terapię z użyciem psychodelików w odpowiednim kontekście pod opieką ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Ja z kolei mam tutaj pewien problem, bo ja przez całe swoje mimo wszystko młode życie byłam bardzo liberalna i wydawało mi się, że po prostu wszystko jest dla ludzi i udostępnimy wszystko wszystkim, a problemy się same rozwiążą. No ale po napisaniu książki i porozmawianiu z Marią trochę mi się niestety optyka zmieniła. To znaczy wydaje mi się, cały czas uważam, że dekryminalizacja jest podstawą, bo tak naprawdę kryminalizacja niesie, zwłaszcza młodym ludziom, daje milion razy większe szkody niż te całe narkotyki, bo jeżeli on z 1 gramem jointa czy z 3 grzybami trafi do aresztu, a przy okazji był studentem prawa i na przykład nigdy w życiu tym prawnikiem nie zostanie, a w papierach będzie miał po prostu czarną dziurę, a jeszcze trafi na rodziców, którzy się go wyrzekną i tak dalej, spotykałam takie osoby, słuchajcie, w Monarze podczas pisania książki. Dziewczyna 18 lat spróbowała mefedronu z kolegami z klasy, wyleciała ze szkoły, z domu i co? I skończyła na ulicy i zaczęła handlować, tak? No i pytanie, czy to była wina nastolatki? No nie sądzę. Więc dekryminalizacja na pewno tak. Jeśli chodzi o legalizację, to oczywiście serce mi podpowiada, że jak najbardziej, ale ja się boję, że my to spierniczymy, to znaczy, że my nie umiemy tego dobrze poprowadzić i przeprowadzić. I że po prostu my mamy problem, słuchajcie, z tym, żeby, nie wiem, oleju palmowego nie było w batonikach albo antybiotyków w kurczakach. Więc o czym my mówimy, jeśli chodzi o substancje psychoaktywne. Więc ja mam po prostu wielki problem, że znowu zawiedzie nas system. Czyli znowu pojawi się tutaj mnóstwo zmiennych, nie wiem, smutnych panów, którzy będą sobie ugadywać deale bokiem, jakichś ustawodawców, którzy się będą spierać dla samego sporu z innymi i że nam to po prostu nie wypali. Bo ja tak sobie to wprawdzie przy okazji marihuany wyobrażałam, że po prostu w końcu to zalegalizujmy, będzie akcyza, opłacimy, będzie po prostu sielanka i będzie raj, nie? No ale właśnie Maria mi podpowiada, ale czy my to umiemy dobrze przeprowadzić? Przecież tak naprawdę, no właśnie, więc ja mam, ja na ten moment, patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju i to, że my mamy problem no z dużo prostszymi tematami, tak, jak aborcja in vitro, które wydawałyby się no mimo wszystko w 2021 roku oczywiste. I jeśli my mamy tutaj mentalny problem, to mi się niestety ze smutkiem obawiam się, że my sobie po prostu nie umiemy poradzić z mądrym wprowadzeniem substancji psychoaktywnych w życie. To ja cię wezmę trochę pod włos, dawaj, żeby nie było tak prosto, bo również w waszej książce przeczytałam o tym, że często na SOR-ach jest problem, kiedy trafiają nastolatkowie, dzieciaki po zatruciu substancjami i właściwie ci lekarze nie wiedzą, czym oni się zatruli, ponieważ są to takie mieszanki, że to właściwie nie jest do niczego podobne i najpierw trwa przez długi czas sprawdzanie właściwie, co to było. I leczenie objawowe, żeby nie zaszkodzić. Tak, tak. Tutaj akurat to dotyczy głównie dopalaczy tak zwanych, co oczywiście ta nazwa to jest w ogóle pomyłka, bo dopalacze to my pijemy na stacji benzynowej w długiej trasie, tak? Bo młodzież to już dopalaczami nazywa, no nie wiem, Red Bulle czy jakieś tam te napoje energetyzujące czy energetyczne. Więc sama ta nazwa, tutaj media się przysłużyły i to niedźwiedzia przysługa, że nazwaliśmy to tak sobie jakoś
no tak lekceważąco, ale rzeczywiście, no właśnie, i to jest znowu przykład, dealer nie jest uczciwy, on nam sprzeda po prostu największe gówno i my nie wiemy, czy to jest trutka na szczury, czy to jest rozpuszczalnik do mycia piekarników. I rzeczywiście lekarze biją na alarm i mówią, że kiedyś było prosto, po amfetaminie było tak, po heroinie było tak, a po LSD było tak, a teraz rzeczywiście trudno powiedzieć. No i z jednej strony rzeczy być może odpowiedzią byłaby dekryminalizacja i jakiś nadzór, ale pytanie, czy my umiemy ten nadzór utrzymać i czy my sobie z tym poradzimy logistycznie. Znaczy dwie kwestie bym jeszcze dorzucił. W sensie w Polsce w ogóle problem dopalaczowy, czy też problem z nowymi substancjami psychoaktywnymi był większy w ogóle niż w większości krajów Unii Europejskiej i to po części wynikało z prohibicyjnego, bardzo surowego prawa narkotykowego i takiego też wprowadzanego dosyć łopatologicznie i bez zrozumienia tematu. Bardzo szybko po kryminalizacji tych substancji, które początkowo na przykład mefedron, no David Nutt argumentuje, że sam mefedron w czystej formie jest znacznie mniej szkodliwy niż substancje, które pojawiły się po jego delegalizacji. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że właśnie a propos tego, czy jesteśmy gotowi na to, żeby, nie wiem, na przykład implementować terapię psychodeliczną. I no nawet organizacje, które od wielu dekad pracują na rzecz tego, żeby zmienić prawo i wprowadzić te substancje z powrotem do medycyny, czyli MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, rzeczywiście przygotowuje się w tym momencie na to, że w przyszłym roku może być koniec badań klinicznych, może być decyzja FDA o legalizacji tej formy kuracji, tylko że kurczę, kto ma ją przeprowadzić? Potrzebujemy nagle tysięcy terapeutów, którzy mieliby w tych ośrodkach pracować i między innymi dlatego MAPS od chyba 2 lat prowadzi takie szeroko zakrojone szkolenia dla terapeutów, już przygotowując się do tego, żeby po prostu wykształcić kadrę, która w tych ośrodkach będzie pracować. Często to są osoby, które nabywają doświadczenia podczas pracy w klinikach ketaminowych. Ketamina jest bardzo silnym też środkiem psychoaktywnym, nieklasycznym psychodelikiem, bardziej dysocjantem psychodelicznym. Natomiast jakby protokół jest